Rozpoczął transmisję. I nie wiadomo, o co chodzi. No ale dobra. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila. I zamienię się w motyla. Na przykład. Pa, pa, pa. Tutaj takie coś. No dobra. To poczekamy chwilę, bo tam pewnie ktoś się zbierze. No pewnie, ale to zresztą zostanie jako nagranie. No. No fanpage'u i pewnie będzie pewnego rodzaju ogłoszeniem. Pewnego rodzaju ogłoszeniem. No dobra, to spróbujmy, bo to będzie tak, że tak powiem, króciutko dzisiaj. 20 minut, takie krótkie podsumowanie, co tam po zlocie i ogłoszenie oraz konkurs dla wszystkich zainteresowanych. Wymyśliliśmy coś takiego, żeby na przykład, jeżeli ktoś, no bo prawdopodobnie może ktoś taki jest, że ktoś jest, chciałby się wybrać na festiwal Wibracje, to my jako Tresura Matrixa mamy dwie wejściówki na okaziciela na cały festiwal. Myśmy je dostali, ale doszliśmy z Olegiem do wniosku, że chyba zostaniemy w domu i będziemy pielić ogródki. Nie wiem jak ty, Olek. Ja mam taki busz, że on już jest bez nadziei w tym temacie, ale powiedzmy, że oficjalnie będę go pielił. No. Tak, no ja oprócz tego jeszcze mam do pilnowania trzech hydraulików i chyba elektryka. No także dobrze, tak, to słyszałem. Tak. Także jesteśmy w stanie odstąpić nasze wejściówki, które są na okaziciela. Dwie. A festiwal Wibracje, ale nie będzie to za darmo. No nie, tak zupełnie za darmo nie ma nic. Natomiast waluta, która nas interesuje, jest zawarta w waszej kreatywności, a nie w waszej kieszeni. Chodzi nam o to, żebyście spróbowali nadesłać nam pewnego rodzaju opinię, którą zgodzicie się opublikować, która będzie na temat tego, co ewentualnie w waszym życiu z tego dziwnego kabaretu jest i co sobie wytworzyliście, w jaki sposób wy tego używacie w swoim życiu, czyli czym to dla was jest. Starajmy się, czy my znaczy nie oczekujemy, że będziecie piać jakieś tematy, czy nie wiem, rzucać w nas wajnem lub kwiatami, bo to nie chodzi o nas dwóch, chodzi o sposób działania, czyli o, bo jak wiadomo, nam nie chodzi w ogóle o idealizację żadnych osób, czy tam próby ich demonizowania, tylko jak dowiodły te wszystkie te nasze zloty i wzloty i poloty i warsztaty, chodzi nam o to, w jaki sposób funkcjonuje narzędzie, za które odpowiada człowiek, który się za nie bierze. Czyli nas interesują nie opinie osób, które czują się cudownie uzdrowione, a potem stwierdzają, że jednak nie, bo tak to jest z cudownymi uzdrowieniami, że jednak nie, okazuje się potem, bo nagle zabrakowuje tego cudownego elementu, który polega na tym, że no, jak się za kogoś naprojektuje to cudowne uzdrowienie, to nagle to uzdrowienie przestaje być cudowne, a potem przestaje być uzdrowieniem i wracamy do punktu wyjścia. Więc nam nie chodzi o tego rodzaju cuda i olśnienia. Nam chodzi o konkretne rzeczy związane z tym, że człowiek wziął coś dla siebie i sam to użył. Sam sobie życie zmienił, a nie wyobraża sobie, że jakiś dwóch dziwaków w internecie mu życie zmieniło. Więc jeżeli ktoś z was ma konkretne w swoim życiu potwierdzone przez własną percepcję niezbite dowody na to, że coś z Tresury Matrixa w jego życiu zafunkcjonowało i lepiej mu się przez to używa siebie samego, to taka opinia, którą zgodziłby się potem opublikować u nas na stronie pod najwyżej swoim pseudonimem, bo nie wymagamy znowu imienia i nazwiska, to są dane osobowe, chyba że oczywiście ta osoba twierdzi, że jej dobra osobiste nie będą w ten sposób naruszone, w ten sposób też się na to zgadza, to my mamy za taki wyczyn dla takiej osoby jedną wejściówkę, czyli jeżeli chcesz to załatwić jeszcze dla kogoś innego, to zrób dwie opinie, ale nie samodzielnie, tylko pomyśl, może ktoś jeszcze chciałby coś napisać w swoim otoczeniu i przynieść to nam za zgodą tej osoby. Ewentualnie, ponieważ zasada jest taka, jedna opinia, jedna wejściówka. Tak, peany na naszą cześć od razu będą odrzucane, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w trzech, czterech, może pięciu zdaniach
napisać, co wyciągnęło się z tresury Matrixa i w jaki sposób to pomogło. Ale uwaga, mogą być też opinie negatywne. Jeżeli taka opinia nie będzie też klasycznym jakby obsrywaniem internetowym, tylko rzetelną, taką zasadną krytyką, to być może taki wpis również wygra, bo takie rzeczy też są potrzebne. Jeżeli ktoś rzeczywiście ma konstruktywną krytykę w stosunku do tresury Matrixa, do tej metody, to jak najbardziej ją przyjmujemy. Natomiast jeżeli to będzie na zasadzie, a bo wy to jesteście tacy mocno jeleniowaci, jednorożcowaci, jednojeleniowaci i tak dalej, to nie jest konstruktywna krytyka. Jeżeli ktoś przytoczy jakiś argument czy argumenty i jakby udowodni, że tresura Matrixa jakby to jest dupa blada, bo my mówimy tylko o czarnej, to w tym momencie takie coś też może wygrać. Chodzi o to, żeby napisać nam na priv albo na maila. Przy czym uwaga, no, Festiwal Wibracje jest już za tydzień, zaczyna się chyba w piątek, więc myślę, że konkurs zamkniemy we wtorek albo w środę, zobaczymy, czy coś przyjdzie. Jak nic nie przyjdzie, to po prostu, no nie wiem, co zrobimy, chyba pozostaje no, tylko zjeść naleśniki. No. Naleśniki albo przypalić sobie papierosa tymi wejściówkami. Nawet jeśli są internetowe, to wtedy do elektronicznego przyłożymy. Na czym polega konstruktywna krytyka w rozumieniu kryteriów tego konkursu? Zaznaczyć, co w twoim życiu nie zadziałało metodycznie, a nie osobowo, czyli pod tym nie lubię tego w okularach albo nie lubię tego z ciągle zmiennym zarostem na To też nie dotyczy tresury Matrixa, bo jeżeli ktoś napisze o nas konkretnie, o mnie czy o Olegu, to też nie będzie konstruktywna krytyka tresury Matrixa. Nam chodzi o tresurę Matrixa, a nie o nas takich, jakich jesteśmy, bo wiadomo, no nie zawsze zmieniamy bieliznę. Tak, no. Tak jest, nie zawsze, ale i bardzo często również zmieniamy poglądy, tak samo jak czasami częściej niż bieliznę. Więc uwaga, jeżeli ktoś sobie ostrzył zęby na okazję wyjechać nam z grubej rury osobiście, przy okazji dostać wejściówki, no to... Znaczy zawsze może to zrobić, ale no to już wejściówki temu nie podlegają. Jeżeli ktoś liczył, że sobie napisze na nasz temat bardzo miłe rzeczy osobiście, to też jest, no cóż, miło nam, ale to też nie zadziała. Natomiast ciekawa rzecz, jeżeli ktoś z tresury Matrixowiczów chce na przykład zrobić komuś prezent, kto chce jechać na Festiwal Wibracje, to jak najbardziej również jest to możliwe, ponieważ wejściówki nie są imienne. Te, które my mamy, wejściówki są na okaziciela. Okazując te wejściówki, dostajecie ten symbol festiwalu i tak dalej. Także można na przykład zrobić prezent komuś. No właśnie, czyli mamy już na ten temat jasność, w jaki sposób. Konkurs startuje dokładnie od tej chwili. Zastrzegamy sobie pełną wolność weryfikacji wszystkich opinii, które otrzymamy. No, na tym polega subiektywizm, którego jesteśmy pierwcami. Zresztą natomiast już teraz deklarujemy przynajmniej te dwie rzeczy, na które możecie mieć wpływ, to znaczy mówić o metodach, a nie o człowieku, o własnym życiu, a nie o cudzym życiu. To są dwie rzeczy. Czyli jak ja sobie radzę lub nie radzę w wyniku tego, że tego używam. No i oczywiście, no słuchajcie, oczywiście anonimowo jak najbardziej, ale jeżeli ktoś tam rzeczywiście napisze albo konstruktywną krytykę, albo konstruktywną refleksję, no to wiadomo, że no jeżeli chcemy, żeby więcej ludzi miało świadomość, żeby więcej ludzi było samodzielnych, no to my po prostu takie rzeczy będziemy gdzieś tam publikować czy używać, ale tak jak mówimy, no to będzie na pewno anonimowo, chyba że ktoś sobie zażyczy, żeby go podpisać. Natomiast to jest kwestia, jeżeli ktoś rzeczywiście chce jechać na ten festiwal Wibracje i chce zaoszczędzić parę stówek, bo to nie jest tania imprezka, dwa bilety czekają jak najbardziej. Kwestia przysiądnięcia, zastanowienia się, takiej krótkiej refleksji, co mi dała albo co mi zabrała tresura Matrixa, napisania tych słów, no i my postaramy się jak najszybciej, powiedzmy, niech to będzie wtorek, czyli jutro wieczór, rozwiązać ten konkurs po to, żeby można było wysłać te bileciki. One są w formie elektronicznej, je można albo na telefonie, albo wydrukować. Tam jest kod, taki barkod, to nie jest kod kreskowy, tylko taki dziwny, taki jakiś. I oni tam tym czymś tam to sczytują. Jak oni to sczytają, to potem się generuje ta opaska i można wchodzić i być tam przez cały Festiwal Wibracji. No tak, i teraz jeszcze raz tylko zaznaczam, w sytuacji, której
Nie chodzi o to, że ktoś mówi, kupiłem od nich pomidora i ten pomidor mi zaszkodził, tylko albo kupiłem od nich pomidora i ten pomidor zmienił mi życie, dlatego że to oni mi zmienili życie w T lub w T. Także walcie się koledzy albo aleluja wam, cokolwiek to znaczy. Tylko pod tytułem kupiłem pomidora, zobaczyłem jak to na nich działa, wziąłem te nasionka, zasadziłem u siebie w ogródeczku, wysadziłem, wyhodowałem swoje pomidory i zjadłem i co się wtedy stało? Czyli uwaga, cała ta zabawa polega na tym, że opisujecie waszą własną samodzielną pracę. Pod tytułem kupiłem młotek i walnąłem się tym w rękę. Kupiłem młotek i wbiłem pierwszego gwoździa. Kupiłem młotek i postarałem się zagrać na tym symfonię, nie wyszło. Kupiłem młotek i wybiłem zęba sąsiadowi. Kupiłem młotek i wreszcie faktury mi nie uciekają, jak wieje wiatr albo chodzi wiatrak. Do tego młotek też może służyć na przykład. Tak, kupiłem młotek i nareszcie mam z kim rozmawiać. Słuchajcie, naprawdę nieograniczona jest kreatywność, więc jak widzicie, to nie musi być takie biegunowe pod tytułem nie cierpię tego albo uwielbiam to. To może być jakaś pośrednia, mała funkcjonalność i to też będzie uważane za merytoryczną informację na ten temat. Wiecie, my mamy umysły abstrakcyjne i może się okazać, że najbardziej nieprzemyślane zdanie nam się spodoba, tak? No właśnie, a wibracje czekają, jeżeli ktoś uważa, że ten festiwal jest wart odwiedzenia. A na pewno jest wart, ponieważ tam spotykają, oprócz tych występów, których no, można nie oglądać, tak? No myśmy nie oglądali występów oprócz swojego. Nie, no oglądaliśmy. Ale tam się spotyka mnóstwo fajnych ludzi, biega mnóstwo fajnych zwierząt i można zjeść mnóstwo fajnych kulek mocy, po których to kulkach mocy my mieliśmy tyle mocy, że po prostu starczyło na cały rok. Jeszcze nawet trochę potem. Natomiast jest jeszcze jedna informacja, którą chciałem powiedzieć, jeżeli ktoś się zastanawia nad tym festiwalem. Otóż prognozy pogody są bardzo optymistyczne. To będzie ostatni bardzo ciepły weekend w tym roku. Będzie dużo słońca, będzie dużo ciepła. Także jeżeli ktoś zastanawiał się, czy jechać na festiwal Wibracje, bo to, bo tamto, bo śmamto i próbował wymyślać sobie jakieś argumenty, to nie należy się nad tym zastanawiać. Należy napisać do nas te kilka zdań, wziąć te bilety i tam po prostu pojechać. No. Zwłaszcza, że prawdopodobnie będzie to jeden z ciekawszych i chyba jeden z ostatnich tego rodzaju fajnych imprez, na które będzie można trafić przed różnymi dalszymi inicjatywami, których cholera wie, jakie będą i czy będziemy w stanie znów wyjeżdżać z domu i tak dalej, więc korzystajmy, dopóki możemy z domu wyjechać. Tak, korzystajmy z tego, bo chyba do tam 8 czy któregoś września jeszcze można swobodnie się przemieszczać, a potem nie wiadomo. Aczkolwiek z perspektywy czasu potem uznamy, że to wcale nie było takie złe, ale w tej chwili może być troszeczkę przerażające. No cóż, czekają nas ciekawe czasy i korzystajmy z okazji, w których możemy się cieszyć i radować po to, żeby móc zapamiętać, jak to jest, kiedy człowiek rzeczywiście mógł sobie na to pozwolić, spotkać się z ludźmi, dotknąć, powąchać, polizać, czy nawet pocałować w czoło. Tak, dokładnie, tam później te rogi wyrastają i stąd mamy takie, a nie inne konsekwencje. No więc to jest na temat naszych wibracji. Jeśli chodzi o zlot, to już Andrzej zrobił bzyka na temat dosyć obszernego. No możemy tylko dodać, że ten zlot był bardzo krwiście nasączony konkretami i faktycznie był takiego rodzaju, no nie dało się dziwnym sposobem tak obszernie i tak potężnie wszystkiego przekazać, mieliśmy tyle czasu, co ostatnio, ale wydaje mi się, że udało się wrzucić pewne nasiona, zalążki pewnych sytuacji, których no dotychczas powiedzmy nie mieliśmy szansy ze względu na oddzielenie w takiej formie przekazać, no ze względu na to, że no, bezpośredni kontakt jest bardzo sprzyjający czymś takim jak niewerbalna komunikacja. Mieliśmy duże szanse, żeby to trochę potestować. Natomiast przekonaliśmy się co do zmian i co do wszystkiego, że wszystko, co się dzieje, jest dobre i że również sobie chyba nawet trochę wyczekiwaliśmy takiego momentu, kiedy nastąpi tego rodzaju przetasowanie a propos kart, które też tam były. Bo z tego, co wiem, Andrzejowi i mnie wyszły też fajne, wypadły te symbole z tych kart, które się okazały bardzo na czasie w temacie tego, co się dzieje w naszym życiu jednym i drugim. Zwłaszcza, że no cóż, ja nie wiem, czy jest sens o tym opowiadać, natomiast powiem tyle. Na pewno również dla nas dwóch ten zlot przyniósł informacje na temat tego, jak
w jaki sposób stawiać kroki w następnych miesiącach. Tak jest. Natomiast jeszcze odnośnie tej sytuacji, która się teraz kreuje czy klaruje, niekoniecznie na pierwszy rzut oka pozytywnie, spróbujcie wyobrazić sobie na przykład taką sytuację, w której to, co się za chwilę stanie w Polsce i w ogóle na świecie, to jest jedyna droga do tego, żeby uzyskać szczęście. Na przykład. Jak wtedy zaczniecie odbierać to, co się dzieje wokół nas i no jeżeli założymy, że to jest jedyna droga, która może przynieść ludzkości coś w rodzaju przetrwania nawet, można by powiedzieć. Możliwe, że tak. No, być może jesteśmy już w takim amoku, że jak zwróciliście uwagę, porozumienie między ludźmi zostaje się coraz większym wyzwaniem, a nie dzieje się tak dlatego, że jesteśmy idiotami, tylko dlatego, że jest nas za dużo. I jeżeli nie da się uniknąć czegoś takiego jak indywidualizm, nie da się tego uniknąć, próbowano wielokrotnie, to jak widzicie, ten indywidualizm warunkuje również to, że musimy nauczyć się szukać środowisk, w których nasz język jest zrozumiały, a zaczyna się to od rozumienia naszego własnego języka, bo jeżeli zaczniemy siebie rozumieć, to przestaniemy kreować we własnej głowie nieporozumienia na temat tego, co inni mają na myśli. I tutaj nie chodzi o to, i tutaj nie chodzi o to, że jest nas za dużo, więc trzeba połowę ludzi na ziemi wysiec, tylko tu chodzi o to, że jest nas tak dużo, że musimy nauczyć się odnajdywać swoje enklawy, jakby swoje stada, swoje rasy, po to, żeby można było rozmawiać jednym językiem i przestać się frustrować tym, że ktoś nas nie rozumie albo że my nie jesteśmy nierozumiani przez kogoś. To, co się w tej chwili się dzieje, to jest doskonała nauka tego, żeby odnaleźć siebie, odnaleźć swoją wibrację i potem podążając za tą wibracją, odnaleźć swoje stado, w której możemy odnaleźć szczęście, radość, miłość i te wszystkie historie, które wszystkim nam potrzebne są do życia. Tak, czyli w jaki sposób nie próbować na siłę tupać nóżkami i zmuszać własnymi fochami i przeróżnego rodzaju formą histerii najbliższe znane sobie otoczenie do posłuszeństwa naszej wizji rzeczywistości, prawdy i wszystkiemu, co święte i dobre dla nas, w naszym rozumieniu, tylko w jaki sposób zauważyć, w którym miejscu ja sam sobie ściemę waliłem, w którym miejscu ja sam nie wiedziałem, kim jestem, w jakim stopniu używałem innych do tego, żeby to sobie jeszcze wzmocnić. No a jeszcze tak jak Andrzej powiedział, że te czasy można by było rozumieć jako czasy sprzyjające i dobre, i takie, które można wykorzystać, to jest oczywiście, jak zwykle, część tego narzędzia, którego używamy, który mówi pod tytułem zawsze możesz zostać ofiarą. Ofiarą możesz zostać wtedy, kiedy będziesz uważać, że jesteś osobą kompletnie pozbawioną wszystkich opcji, że to oni ci to zrobili i że teraz to już kompletna dupa i oczywiście chciałbyś albo chciałabyś coś zmienić, ale o, tu popatrzcie, oni się najpierw wszyscy muszą zmienić, to na zewnątrz musi się zmienić, tam się musi wszystko przegrupować i dopiero jak tam będą warunki, no to może pomyślę o tym, jak być szczęśliwym. No niestety nie będziesz nikim szczęśliwym, kiedy się zmienią warunki. Jak się zmienią warunki na takie, które sobie chcesz zmienić, które sobie wymarzywujesz, to będziesz nieszczęśliwą osobą w nowych warunkach, które sobie wymarzyłeś. Między innymi dlatego unikasz realizacji swoich marzeń. Tak, do ciebie mówię. Poza tym jestem osobą, która mówi bardzo, bardzo, bardzo na swój własny temat, więc to nie jest protekcjonalna arogancja mędrka, który sobie zjadł wszystkie zęby z rozumami, teraz wszystkich poucza. Ja po prostu dobrze widziałem, co ja robię i w jaki sposób ja sobie utrudniam sytuację i w jaki sposób ja marzenia tak naprawdę wymyślam sobie na kanwie tego, by były niemożliwe po to, żeby móc spokojnie oskarżać otoczenie o to, że jest mi źle. Więc wygląda na to, że tak jak zmieni się twoja wizja siebie i twojego życia i wykorzystywania środowiska, może nagle zmienią się również marzenia. Trzeba być na tym przygotowanym, że marzenia też mogą się zmienić. Olek, popraw sobie mikrofon, bo gdzieś tak cię bardzo słabo słychać. Natomiast ja powiem jeszcze tylko, że ten czas jest doskonałym momentem do tego, żeby spróbować nauczyć się trochę pokory do siebie w takiej postaci, że w momencie, kiedy my mamy pewne roszczeniowości do tego, żeby przecież od 15, czy 20, czy 30 lat codziennie były naleśniki, a teraz nagle tych naleśników nie ma, to świat się kończy i to system zawinił temu, że naleśników już nie ma.
Natomiast, jak zapewne niektórzy z Was wiedzą, wchodzimy w zupełnie inną jakby częstotliwość i energię związaną z tym, w jakim obszarze w tej chwili znajduje się Ziemia. I nic już nie będzie takie samo. To tak jak kiedyś w wieku XVII czy XVIII nagle ktoś wymyślił maszynę parową i rozwinął się przemysł i wszyscy wtedy uważali, że świat się skończy, przemysł zabije wszystkich i nic już nie będzie takie, jak było. Tak samo w tej chwili na Ziemi dzieje się pewnego rodzaju rewolucja związana z tym, że trzeba zmienić sposób myślenia na bardziej elastyczny i na taki, który pozwoli nam użyć troszeczkę więcej czegoś w rodzaju improwizacji w życiu, że pewne ustalenia, które były obowiązkowe przez ostatnie kilka czy kilkaset lat, one w tym momencie tracą ważność i to, w jaki sposób to w tej chwili wygląda, te wszystkie protesty ludzi i to, w jaki sposób oni to realizują, tego nigdy wcześniej na Ziemi nie było, takiego zjednoczenia z jednej strony i z drugiej strony pewnego rodzaju świadomości. To, czy my żyjemy w takim, czy w innym świecie, w takim, czy w innym kraju, czy w takim, czy w innym ustroju, to jest jedna rzecz, ale to, w jaki sposób my to zinterpretujemy w stosunku do samego siebie, ile z tego możemy wziąć dla siebie i jak bardzo się siebie nauczyć, patrząc na to wszystko, co wokół nas się dzieje, to jest to, po co tutaj przyszliśmy i to jest to, co może spowodować, że możemy z ufnością spojrzeć w przyszłość i powiedzieć sobie, ok, no skoro mam drogę wejścia, to mam również i drogę wyjścia z tego świata i mam do tego stuprocentowe zaufanie. Więc jedyne, co mi pozostaje, to cieszyć się tą chwilą, którą teraz mam i szukać jak najwięcej takich energii, która doprowadza mnie do takiej świadomości, w której mogę powiedzieć tak, teraz jest mi dobrze, teraz jestem szczęśliwy. Oczywiście w każdej chwili, nawet najbardziej szczęśliwej, możemy się rozejrzeć i na przykład zobaczyć, że nie ma papieru toaletowego i to będzie straszne wtedy, tak? Ale to zadzieje się dopiero w momencie, kiedy my się rozejrzymy i zaczniemy szukać problemu. Natomiast w momencie, kiedy my tam sobie spokojnie siedzimy z zamkniętymi oczami, oddajemy się refleksji bycia szczęśliwym, to po prostu jesteśmy szczęśliwi. Tak, mój ryj się teraz mocno zamroził, jestem teraz jak korespondent z Katmandu w trakcie zakłóceń społeczności. Ale ja robię podobną minę, Olek, żeby być jakby, czekaj, tutaj tak i tak jakoś i tak. Tak, nie, to nie, musiałbyś trochę dostać pół wylewu. O, właśnie. Zamroziłeś się celowo? No dobra. Zacznie właśnie. Przyczyną jest przegrzanie się mojego telefonu, więc prawdopodobnie będzie trzeba i tak już ja będę musiał się wylogować z tej komunikacji. Andrzej, bardzo wytrwale i bohatersko znosisz teraz swoją część tej transmisji, ale całe szczęście jest głos. Tak jak powiedziałeś, można powiedzieć podsumowując, rzeczywiście zawsze można powiedzieć, że zabrakło papieru toaletowego i gdzie jest teraz twój Bóg? Natomiast w sytuacji, w której nagle stwierdzasz, że skoro nie ma papieru, to warto byłoby pomyśleć, po co on w ogóle został wynaleziony, bo okazuje się tak naprawdę, że ci, co odwiedzali Chiny, nie zrozumieli sensu użycia tego papieru, bo zamiast podcierać sobie nim tyłek, Chińczycy używali go do wycierania rąk po tym, jak myli sobie tyłek wodą. Więc cała ta procedura została kompletnie przeinaczona. W związku z tym faktem paskudzenie papieru toaletowego brudnym tyłkiem nigdy nie było esencją i pierwotnym zamierzeniem wykorzystywania tego wynalazku, więc być może pora zacząć myć dupę na własną odpowiedzialność i nie płakać, że nie ma swej taśmy. No i myślę, że z mojej strony to tyle. Czekamy na wasze... Tak jest. Przypomnę jeszcze tylko na koniec, że jest konkurs, można wygrać dwie wejściówki na Okaziciela, na festiwal Wibracje. Wszystko jest w tym materiale. Jeżeli ktoś dopiero teraz włączył, to odsłuchajcie go od początku do końca. Jeżeli ktoś ma ochotę jechać na Wibracje za totalne free, wejść tam sobie i być, to my to właśnie oferujemy. A za co, to jest w tym materiale wcześniej. No i to jest wszystko. To jest wszystko. Dziękujemy bardzo. Już niedługo materiały ze zlotu albo nawet sprzed zlotu też. No i tyle. I widzimy się pewnie w przyszłym tygodniu, może nawet na jakimś live'iku znów. Pozdrawiamy wszystkich. Niech Jemenada będzie z wami. Tak jest. Olek nie może tego zrobić, ale to ja zrobię za Olega. Ja też niech to robię, ale tego nie widać w tajemnicy. Tak. Jemenada. Niech Jemenada będzie z wami. Narka. Do zobaczenia. Do zobaczenia.